W dzisiejszym odcinku wyobrażam sobie, że to wcale nie jest połowa listopada, a ja zamiast w Polsce jestem przecież we Włoszech. Oczywiście w tych pięknych, słonecznych okularach. A tak na serio, to dzisiaj będzie o okularach właśnie i ja będę dziewczyną Dolce & Gabbana i Michał będzie chłopakiem Dolce & Gabbana, a przy tym, uwaga, wymyśliłam 3 stylówki dla niego, a później pokazałam je na sobie. Kto wygląda w nich lepiej? Zostańcie ze mną. Dzień dobry, to ja, Wasza Osa. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, bo w dzisiejszym odcinku tak naprawdę jako model na full time debiutuje Michał. Michał, jak wiecie z mojego Instagrama, jest moim partnerem, razem tworzymy YouTube'a, tylko że Michał jest zazwyczaj po drugiej stronie. To on zajmuje się tym całym sprzętem tutaj. To on po nocach montuje dla Was YouTube'a, to on nagrywa moje kursy online i też po nocach je montuje i myślę, że sylwetki Osy mógłby wyrecytować obudzony w środku nocy, tak jak kiedyś nas się budziło, żebyśmy recytowali tabliczkę mnożenia. W każdym razie, słuchajcie, dostaliśmy takie zadanie od Trendy Opticians, żeby wystylizować okulary Dolce & Gabbana i to okulary męskie. No i zastanawialiśmy się, jak to ugryźć. Oczywiście mój pierwszy pomysł to było: Michał, no przecież po prostu dobiorę do Ciebie oprawki i pokażemy męskie stylizacje, ale chciałam, żeby ten odcinek był jeszcze ciekawszy, więc faktycznie postanowiłam również na sobie zaprezentować zarówno męskie oprawy, jak i męskie stylizacje, więc opowiem Wam teraz o nich i zauważcie jedną rzecz, że i ja, i Michał w tych oprawkach wyglądamy dobrze, i to nie zawsze musi być tak bardzo skomplikowane, to wybieranie opraw. Jak wybieracie oprawki okularów i wybieracie dobrą firmę, to naprawdę jest duża szansa, że będziecie wyglądać dobrze. Teraz oprawy też można zamawiać online oczywiście, ale my mogliśmy też powybierać w Trendy Opticians, bo w tym tygodniu, w którym nagrywaliśmy, mimo że sklepy z ubraniami były zamknięte, to salony optyczne nadal w galeriach handlowych działały. No dobrze, pierwsza stylizacja, chyba taka trochę najbardziej szalona, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż w sumie Michał po prostu nosi dość szalone męskie stylizacje, więc no takie pokazujemy Wam dzisiaj. Tutaj mamy okulary okrągłe, trochę w stylu Harry'ego Pottera, ale no idealnie spasowały, jeśli chodzi o urodę Michała. Michał jest typem ciepłym, więc te brązowe oprawy wyglądały naprawdę super. Do tego musztardowa czapka z Zary i plecak Gaston Lugaj. Akurat plecak należy do mnie, ale Michał mi go stale podbiera, więc mam wrażenie, że ten plecak tak powoli wędruje do jego szafy jednak. Do tego zielona kurtka też w takim zielonym, ciepłym odcieniu. Klasyczny, można powiedzieć, sweterek w biało-granatowe paski marki COS, spodnie Massimo Dutti i buty to są Nike, tylko takie stylizowane na zimowe. Michał lubi kolorowe skarpetki, więc ma skarpetki pomarańczowe. Całość tworzy taki trochę hipsterski, moim zdaniem, look, ale już gdyby zdjąć czapkę i zamiast kurtki mieć na przykład marynarkę, już by było tak bardziej studencko. Więc te stylizacje możecie potraktować jako inspirację. Wiem, że jest tak, że jeżeli mamy partnerów naszych, chłopaków, mężów, to jednak ich trochę stylizujemy, więc może coś Was zainspiruje. Można wziąć po prostu jeden element, fajne okulary i do tego na przykład tylko jakieś fajne spodnie z materiału, świetne buty i to też już będzie fajny look, nawet z białym t-shirtem, białą koszulą, czymś
jakby zwyklejszym, normalniejszym, bardziej klasycznym. No i ja w tej stylizacji, to nie są moje kolory, to niestety tego już nie dałam rady przeskoczyć, to nie są moje kolory, ciepłe kolory, ale miałam trochę, wiecie, makijażu, więc nie wygląda to źle, ale zauważcie, to są okulary Dolce & Gabbana z męskiej kolekcji, one naprawdę dobrze wyglądają na mojej twarzy. Oczywiście myślałam, że zabiję Michała za to, że nie mogłam się dopiąć w jego spodniach i takie są właśnie minusy, jeśli facet jest od Was szczuplejszy, no ale nic, to na mnie te spodnie są po prostu dużo bardziej obcisłe. Zamiast sportowych butów wybrałam moje botki, moje trapery w zasadzie od Marco Shoes białe, żeby cały look był taki trochę... Może nawet nie sportowe, tylko taki, że mogłabym tak iść w góry na przykład, albo na jakąś wycieczkę. I tak naprawdę w tym sweterku przy dużym na mnie wystarczyło podwinąć rękawy, żeby on wyglądał super, nawet bez kurtki. Ta kurtka też jest krótsza, więc też nie zakłóciła moich proporcji, więc tu wszystko bardzo, bardzo fajnie się zgrało. I bardzo często jest tak, że... strasznie się fiksujemy na to, co jest męskie, co jest kobiece. Często w sklepach męskich można znaleźć na przykład fajny podkoszulek, który jest dłuższy niż te na damskiej części. Ja na przykład takie wolę, ponieważ no nie znoszę, jak ten podkoszulek mi się tak podwija i jest za krótki, ale też koszule na męskim dziale są bardzo fajne i też można fajnych poszukać. A swetry, tak jak tutaj ten właśnie w paseczki, no genialny, trochę oversize, wystarczy go wciągnąć, wetknąć, dostylizować i też będzie z powodzeniem udawał damski. Kolejna stylizacja to ulubiony garnitur Michała, bo Michał ma taką osobowość, że lubi błyszczeć. I to jest taki garnitur, który na pewno zwraca uwagę, jest w bardzo modną obecnie kratę i ma tam elementy pomarańczowego, więc żeby było to jeszcze bardziej crazy, postanowiłam dołożyć jeszcze pomarańczową kamizelkę, dlatego, że bardzo lubię to, jak właśnie faceci w Nowym Jorku docieplają garnitury, nosząc właśnie na garnitur, nie kurtkę, oczywiście dopóki pogoda na to pozwala, ale właśnie taką puchową kamizelkę, przez co garnitur nie wygląda na taki super poważny, oczywiście w branżach, gdzie dress code nie jest wymagany, w branży Michała nie jest, więc można zaszaleć i przez to zamiast białej koszuli do tego garnituru wybrałam po prostu biały t-shirt, tak żeby było bardziej sportowo i ulubione Michała sportowe buty Adidasa nad kostkę i uznaliśmy, że po prostu w tym szaleństwie jest metoda, ale żeby to szaleństwo trochę stonować, to do tego oprawy Dolce & Gabbana, które wybrałam, to są oprawy matowe. Jak Michał je przymierzył, to powiedział, że czuje się jak architekt i faktycznie coś w tym jest. Czarne, proste, dość mocne oprawki, ale widać, że świetnie zaprojektowane i od razu takie, wiecie, eleganckie, poważniejsze. Zauważcie, że w porównaniu do pierwszej stylizacji Michał w tej wygląda dużo poważniej właśnie ze względu na okulary. No ja postanowiłam trochę inaczej wystylizować ten garnitur, na bardziej sexy, po prostu nic pod niego nie założyłam, ale dociepliłam się kamizelką, do tego wybrałam szpilki. Oczywiście to jest już bardzo szalona stylizacja, nigdzie bym tak nie poszła, ale uwaga, w tych spodniach, w szpilkach, białej koszuli i na to za dużej narzuconej marynarce na ramiona poszłabym na pewno i na pewno wyglądałabym bardzo, bardzo oryginalnie. Zresztą teraz takie męskie marynarki, za duże marynarki, za duże spodnie są bardzo, bardzo modne, więc można to uznać za taką modną kreację, a nie, że po prostu wzięłam rzeczy z szafy chłopaka, bo nie miałam się w co
ubrać. I te okulary też sprawiły, że bardzo profesjonalnie się poczułam. Jednak takie ciemne oprawy, kanciaste oprawy, to są oprawy, które dodają profesjonalizmu, więc jeżeli wyobrazicie sobie je w stylizacji klasycznej, czyli w przypadku facetów po prostu szary garnitur, biała koszula i te oprawy też będzie idealnie. Podobnie jeśli chodzi o kobiecą stylizację, na przykład w żakiecie, w koszuli, w ołówkowej spódnicy i wtedy będzie tak super, super pro. Kolejna stylizacja to stylizacja bardzo w stylu Michała, to znaczy on bardzo często pracując w domu, rozmawiając na Skype'ie z klientami, siedzi w dresie i do tego zakłada koszulę, ale nie jest tak, że jakby wiecie, udaje, że jest w garniturze tak naprawdę, tylko po prostu później w tym wychodzi. I dla mnie takie połączenie fajnej sportowej koszuli i w jakiś wzorek i właśnie dresów jest bardzo stylowe, bardzo na czasie i pokazuje dystans do mody i do stylizacji. Jeśli chodzi o męskie stylizacje, to wiecie, nie jest wcale łatwo wymyślić coś nowego, bo wszystko, naprawdę wszystko już było, ale takie łączenie rzeczy z dwóch różnych biegunów daje bardzo fajne efekty. Do tego oczywiście już sportowe buty i okulary. Okulary, tu muszę Wam zdradzić, że akurat te oprawki to były oprawki ulubione, jeśli chodzi o Michała, przez ten kształt i błysk, czyli one już nie są matowe, tylko trochę się błyszczą, nadają twarzy bardzo fajnego charakteru. No i ja oczywiście wzięłam tę samą stylizację i tylko inaczej wystylizowałam, dlatego że po prostu wciągnęłam koszulę, zrobiłam troszkę krótsze rękawy, mocniej je podwinęłam, znowu wyciągnęłam moje białe trapery i czułam się w tym świetnie. To jest też taki zestaw, że spokojnie mogłabym po prostu w nim pójść na zakup z klientką na przykład, czy po prostu na spacer, czy kupić sobie kawę na wynos i przejść się po parku. Więc no taka stylizacja moja. Ja bardzo lubię koszule, bardzo lubię spodnie dresowe, uwielbiam te trapery, więc czułam się w tym absolutnie super i jestem pewna, że Wasi partnerzy mają fajne koszule w swoich szafach. Nawet jeśli mają większy rozmiar niż Wy i te koszule są dużo większe, to też podwinięcie rękawów, związanie takiej koszuli, wetknięcie jej w dżinsy też fajnie zrobi. Sama koszula będzie koszulą za dużą, oversize, bardzo, bardzo, bardzo stylową. Ja uwielbiam kobiety w męskich koszulach i jak widać zaczynam lubić męskie oprawy, bo z poprzedniego filmu też oprawkowego wybrałam oprawy męskie dla siebie, więc coś w tym jest. Na pewno te oprawy są dużo bardziej klasyczne i uniwersalne niż te po damskiej stronie w trendy Optishans. No i na koniec te gwiazdy, słuchajcie, to są okulary słoneczne też Dolce & Gabbana. No jak je zobaczyłam, to nie mogłam się im oprzeć po prostu. Ja uwielbiam szkła, które są tak lekko przezroczyste i bardzo spodobały mi się tutaj takie eleganckie wykończenia. I jeśli chodzi o ten kształt, to moim zdaniem to jest kształt idealny w zasadzie dla każdej twarzy, dlatego ja uwielbiam ten kształt, uwielbiam duże okulary, bo w zasadzie każda z nas w takich okularach wygląda pięknie i pomyślałam sobie, że je pokażę, ponieważ moim zdaniem okulary słoneczne to jest fajny pomysł na prezent. Markowe okulary słoneczne, właśnie duże, które zwykle pasują większości z nas. Większość z nas lubi i nosi okulary słoneczne. Dostaje się je w takim pięknym pudełku, w środku jest jeszcze oczywiście cudownie, pięknie wykonane etui, więc dlaczego nie? No dobrze, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, która stylizacja Michała przypadła Wam do gustu. Napiszcie, czy szukacie swoich ubrań w szafach swoich facetów i przede wszystkim dajcie znać, która z tych oprawek spodobała Wam się najbardziej.
bardziej. Ja bardzo dziękuję za kolejny tydzień ze mną. Dziękuję za wszystkie komentarze. Lajkujcie, subskrybujcie i bądźcie ze mną w następną niedzielę.